Dziękujemy, że pozwoliłaś nam tu zostać. Uczynimy to miejsce lepszym niż kiedykolwiek dotąd. To zaczynamy. Dobre trafienie.
Jesteś pytaniem oczekującym odpowiedzi. Thank you.
Zawieszenie broni to tylko wybieg, żeby zaatakować pod obsługą cienia. Nie będę marnowała miejsca.
musi być słoneczna skała. Jest atakowana przez maszyny. Może być ciężko! Chcesz powiedzieć Gnejwie, że odpuściliśmy? Spróbujemy! Wyciągnęłaś nas z niezłej kabały, pionierko. Witaj w słonecznej skale. Porozmawiaj ze strażnikiem Janeivą w środku. Za królestwo, za południk! Cichutko. To była przynęta. Nie wiemy, skąd ją wzięli. Raz grunt ukrył części przy sobie, to pewne. Sprawdziliśmy, ale jak... Nie chcesz wiedzieć jak. Jakaś dziewczyna z Osramów zgłosiła się do pracy w straży. Strażniku Janeivo, to ta dziewczyna pokonała behemoty. Pionierka. No nieźle, a niewiele mnie dziwi. Powiedz, jak sobie radzisz z żywą zwierzyną? Nikt nie narzekał. A co? Uciekło troje groźnych więźniów. Potrzebuję ludzi, żeby reszta była grzeczna. Nie byłoby problemu, gdybyśmy zrobili to po staremu. Ale walnąłem już w ten gong i przybyłem tu. Podobnie jak ty. Po staremu? Zakopać po szyję i zostawić na sąd słońca. Na moje oko wyrok został już wydany. Z tego co wiem, nikt się nie skarżył. Kim są ci niebezpieczni więźniowie? Siedzą teraz w osobnych klatkach. Nie musisz im współczuć. Żyli nie z gorzej za króla słońce. Pierwszy to Razgrunt. Oseram od pułapek. Nie cierpi kardża. Dziki jak rosomak. Jeden wybuch za dużo... Albo za mało. Druga jest Ulia, wojowniczka Tenakt, jeżeli coś ci to mówi. Nie bardzo. Inne plemię? Owszem, z południa. Rządni krwi. Podobno to kanibale, ale Ulia wcina owsiankę aż miło. Ostatni to Gawan, zdrajca, który szmuglował broń banitom. W porównaniu z tamtymi, ten nie wydaje się groźny. Pomógł rozpętać wojnę domową dla łupów, które zgarnął. Jest zimniejszy od maszyny. Znasz myśliwego imieniem Nil? On mi o tym powiedział. Nil? To tak się teraz nazywa? U niego gra? Raczej nie powiedziałabym tak. Urodził się w długim, ciemnym cieniu, ale nie był bezmyślnym scyzorykiem, jak rzeźnicy z kręgu słońca. Miał honor w starym stylu, ale tutaj... Wszystko się zmieniło. Więc to tutaj kardża trzymają przestępców? Od wyzwolenia. Mieliśmy wszystkich. Od złodziei po pustułki szalonego króla słońce. Król słońce wierzy w siłę zmian. I w sumie część się zmieniła. Jak jaszczurka z nową skórą. Sądziłem, że wszyscy są tacy sami. Dlatego dostałem przydział do słonecznej skały.
Miałem się douczyć. To chyba zaszczyt. Nie widziałam innych kobiet w zbroi Kardża. Nie. Nie jestem jedną z twych sióstr. Kobiety nie noszą zbroi Kardża, więc uznałem, że zostanę żołnierzem. Tak dobrym, by wejść do gwardii Avada. Gadali za moimi plecami. Wtedy odpowiadałem: chodź tu, a złamię ci rękę. Gdy złamałem ich dość, to całe gadanie ustało. To ciekawe, ale wolałabym nie walczyć z tobą. Zgoda. Więc mam przyprowadzić więźniów? Nie. Mają trafić do piachu. Wątpię, by dali ci jakiś wybór. Nie mogą liczyć na wspaniałomyślność króla. Teraz czas na moją. Nagroda za każdą z głów. Ulias Tenakt, Razgrunt z Oseramów i zdrajca Gawan. Jeśli mam to zrobić, potrzebuję tropów. Cóż, kiedyś Ulia przemierzała królestwo z bandami w dżungli. Chyba tam wróciła. Razgrunta znaleźliśmy pod górą Zmierzchu, gdzie majstrował przy bombach. A Gawan będzie chciał przedostać się przez jezioro. Jestem tego pewien. Szukaj w Jasnym Targu. Byłem strażnikiem za poprzedniego króla. Punkt obserwacyjny. Ciekawe, co dokładnie tu robili.
to alarm. Narobi dość hałasu, żeby zbiegło się ich więcej. Świetnie. Masa zbójów i jeszcze ta tenak. Kto ich powstrzyma od wysłania sygnału? Już wiedzą, że tu jestem. Szybko nim wystygnę. Mam już pełno. Więcej deszczu. Buty mi przemokną. Szybko nim wystygnę. Bandyci wzięli ludzi w niewolę. Ten dłużej żyje jako do... Za chwilę to otworzę. Zabierzmy was stąd.
Będę musiała coś zostawić. A krew jest twoja. Krew jest twoja. Tutaj, to ona!
marnuj mej krwi! Będę musiała coś zostawić. Włosy będą schły całą wieczność. Nie możemy o tym porozmawiać? Gardża tylko gadają. Gadają, krwawią i zakuwają w łańcuchy. Ale ty walczysz jak my. Chętnie bym cię stąd zabrała. Nie możesz mnie zabrać. Silni grabią słabych i przez to rosną w siłę. Te historie namalowane na skórze. Patrz, dzieci. Pieniądze, dom i ziemia. Wszystko było moje. Wypij mą krew, a oni przeżyją. Nie, Ujo. Ja mam wystarczająco dużo na głowie.
tam! Patrzę w słońce z dumą, bo wiem, że zapracowałam na to, co mam. Chwila spokoju jest jak słońce. Chyba wysłali żołnierzy. Potężne Imperium Kardża jest bardziej spłukane niż myślałem. Jakie smutne. Spokojnie. Łowcy nagród umierają tak samo. Witamy w Dolinie Śmierci. Mówisz serio? Sadysta, morderca, kłusownik w jednej osobie. To dlatego wtrącili mnie do tamtej dziury. Co wezwałem do więzienia. Zabiły Janeyve? Zawiedziesz się. Tak? Właśnie po to mam swoje zabawki. Aby nie myśleć o
Jeszcze nie, mała akrobatko. Ups. Przecież jeszcze nie płoniesz! Uparta jesteś, co? Spokojnie. Uwaga na palce! Masz mnie? Koniec pułapek. Powiedz Janeivie, że będę już grzeczny. I ja mam w to uwierzyć? Co masz w ręku? O, to? To tylko takie... rety. Umarł robiąc to, co lubi.
Jeśli ten gawan tu był, zajazd może być dobrym początkiem poszukiwań. Nawet moje kości są cholernie przyjemne. Słońce niech mi będzie świadkiem. W moim domu nigdy jeszcze nie było Nora. A człowieka imieniem Gawan? Nie, nie powiem, żebym słyszał to imię, ale jesteśmy kupieckim miastem. Wielu tu przychodzi. Bardzo wielu, to pewne. Ci, którzy chcą się ukryć też? Nie słyszałem o tym twoim Gawanie. Jak przynosi kłopoty, to chyba nie żałuję. Wybacz, Nora, jeśli można, teraz muszę zająć się robotą. Zupełnie niepodejrzane. Czas rozejrzeć się po okolicy. Nie radam do domu, nie. Nie chcę spojrzeć ojcu w twarz. Mam nadzieję, że rozejm będzie trwać. Nie czuję się na siłach, by zabijać kota. Witaj, Gawanie. Nie zdjąłbyś tego bez pomocy. Ale nie ruszyłeś do portu i nie byłeś sam. Nie mogę się doczekać, aż pójdę do domu i spać. Po obiedzie, kąpieli i wieczorze. Ciekawe, czy Gawan spotkał sprzymierzeńców, czy wrogów. Mnie tam wszystko jedno. Chyba się nie ucieszyli na jego widok. Nie mdlej mi tutaj, Gawan. Jeszcze nie skończyłem. Jak ci się udało zwiać ze słonecznej skały, to wytrzymasz małą zabawę nożem, co? Wcale nie uciekłeś. Jesteś wtyką mającą ściągnąć na nas południk. To teraz moje interesy. Muszę zrobić z ciebie przykład. Nie, hej! To twoja przyjaciółka? Prezencik do... To jest groźna broń. Wysłali ciebie, żeby mnie zabrać do skały? Nie do końca zabrać. Ha, cóż. Hashif odwalił robotę za ciebie. Geneva twierdzi, że szmuglowałeś tylko dla okruchów. To prawda? Mógłbym powiedzieć wszystko. O chorej matce albo o biednych dzieciach. Ale skłamałbyś. Przez rok spędzony w klatce żałowałem tylko zabicia strażnika. Bo przez to mnie złapali. Możesz to zabrać do słonecznej skały.
Doceniamy pomoc okazaną królestwu w niespokojnych czasach. To oficjalna odpowiedź. A ja czuję, że twoja wyprawa zakończyła się powodzeniem. Dwóch tak jakby się zabiło. Ostatni walczył do końca. I tak czekałaby ich śmierć. Wraz z innymi. Tak też pomyślałam. Mądraś. Pewnie się nie spotkamy, więc idź w świetle. Straciliśmy nawet Króla Słońce. Czym sobie na to zasłużyliśmy? Słońce. Czy w ogóle jesteśmy jeszcze Kardża? Kłopoty zawsze sprawiają ci, po których najmniej się tego spodziewasz. Więźniowie mieli przynętę? Myślałem, że to ten Oseram Razgrunt postradał zmysły. Byłem durniem. Cały ten zaginiony metal. Narzędzia rolnicze, świetlówki, kawałki maszyn, które zebraliśmy z okolicy. Sprzączki z pancerzy. A ja myślałem, że to szopy i jastrząb błyski. Czemu uwolnił innych? Zrobił to na przekór Danejwie i tyle. Razgrunda nie obchodził zdrajca Gawan. Nikogo nie obchodził, nawet matki. A ta cholerna Tenakt chciała nawet odgryźć Razgrundowi paluchy. Tak jak wszystkim innym. Matka powtarzała mi, żeby trzymać się od obcych z daleka, ale ty wyglądasz przyjaźnie. Ruszaj się. Nie masz po co się tu kręcić. Sprawiedliwość to ciężki miecz. Południk. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym mieszkać gdzie indziej. Co by było, gdyby cię nie było, by obronić Króla Słońce? Katastrofa. Punkt obserwacyjny. Kolejna wiadomość z przeszłości.
tylko cicho i spokojnie.